Joanna Sulej, Mateusz Chruściński dostali się do finału. Po programie krótkim są na 19 miejscu. To jest para, która zadebiutowała w tym roku najpierw na Mistrzostwach Europy w Helsinkach, zajmując tam 15 miejsce, teraz na Mistrzostwach Europy. Ścieżka dźwiękowa z filmu Romeo i Julia. Podnoszenie twistowe podwójne. Aj, niestety Anna. Tylko pojedynczy aksel, no i dla obojga będzie tak to ten skok zaliczony, bo taka jest reguła. I wyrzucany Salchow, tylko z dwoma obrotami też. Więc asekuracyjnie jadą. Te nasze podnoszenie lasowe, to wejście jak do aksla. Kombinacja piruetów. No, niestety mocno niesynchroniczne. Teraz podnoszenie schwytem za biodro. Spirale, które widzieliśmy przedtem, nie są liczone jako element techniczny w tym sezonie, w programie dowolnym. Spiral śmierci przodem wewnątrz. I kolejny skok wyrzucany, podwójny Rydberger. Podwójny Lutz z podwójnym Rydbergerem, ale niestety u Janny ten drugi skok już był nieudany. Sekwencja kroków po prostej. Teraz podnoszenie ręka w rękę, a więc czwarta grupa podnoszeń. Zmiana chwytu do podnoszenia schwytem za biodro w drugiej części. No i kończy ich występ kombinacja piruetów, wykonywana
w duecie. No ten program słabszy niż to, co widzieliśmy na Mistrzostwach Europy, niż to, co widziałem też na innych zawodach. Tutaj pojechali poniżej swojego poziomu, potrafią przecież skok wyrzucany z trzema obrotami, skaczą aksla. Jak dotychczas w ich krótkiej wspólnej karierze wychodziło tak, że wspinali się na start, jechali, pokazywali to, co potrafią, tak nawet czasem na 101-102%, a dzisiaj było odwrotnie. Poza tym raziło mnie słabe tempo tego występu, ale to też, o tym też wspominaliśmy w programie krótkim, nad tym trzeba ostro popracować, bo para prezentuje się dobrze, są dobrze zestawieni, dobra jest strona artystyczna. Dosyć dużo zdołali się nauczyć w ciągu tak krótkiego czasu. No Mateusz nigdy nie jeździł w parach sportowych, był solistą. Asia miała czas w swojej karierze, kiedy w parach sportowych występowała. No, tym wszystkim trzeba popracować. To osiągnięciem tutaj w Los Angeles jest to, że zakwalifikowali się do finału. Natomiast teraz trzeba ostro pracować nad elementami technicznymi, no bo one oczywiście są bardzo ważne, żeby zdobywać punkty. Iwona Mydlarz-Chruścińska, mama Mateusza, ich trenerka z nimi, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, pan Zenon Dagiel. W tym programie najlepsze chyba były podnoszenia, natomiast no, gorzej dzisiaj było ze skokami, zdecydowanie gorzej. No i poza tym wszystkie elementy, tylko z dwoma obrotami, żadnego nie było z trzema, nie zaryzykowali go. Także nie należy się spodziewać wysokich not. No, pani Iwona musi usiąść ze swoimi współpracownikami, ze Stanisławem Leonowiczem i Serkisem Tywanianem, przedyskutować, co dalej, za co najpierw się zabrać, co potem, na co położyć większy nacisk, a co można odłożyć. No bo oczywiście, tak jak to jest po pierwszym sezonie wspólnej kariery, jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Zresztą u wszystkich zawsze każdy ma co poprawiać. Ponad 70 punktów mieli najlepszy wynik w tym sezonie. No a teraz należy się spodziewać sporo niżej. Widzą państwo 73, a dzisiaj 65 i 66. Jest to nieco więcej od reprezentantów Grecji, którzy mieli tak katastrofalny występ, ale sporo mniej od reprezentantów Włoch.